Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego programu Rozmowy przy książkach. Tym razem naszym gościem jest Marta Półtorak, poetka, dziennikarka, autorka tomu Transmisje na żywo oraz wcześniejszego arkuszu poetyckiego Globalne zadymy. Witam Cię serdecznie, Marto. Dzień dobry. Na samym początku chciałam zatrzymać się przy Twoim arkuszu Globalne zadymy. We wstępie do tego... Może tak pokażę, bo to było w 2009 roku w lipcu. I to było związane właśnie z pismem Fragile. Właśnie tak. I we wstępie do Globalnych zadań Eryk Ostrowski podkreślił taki fakt, że ty jesteś historykiem i że masz świadomość, że historia lubi się powtarzać, ale masz też świadomość, że my na tę historię mamy wpływ. Ja mam takie pytanie, jak taka solidna baza historyczna wpływa na twoją twórczość i czy ty masz poczucie, że to ci w jakiś sposób pomaga, czy to ci przeszkadza? Jak ty się czujesz? Myślę, że odpowiadając na to pytanie, muszę powiedzieć, że historia pomaga w twórczości poetyckiej, którą ja uprawiam, czyli w twórczości bardziej nastawionej na obserwację świata niż na pokazywanie swojego ja. Natomiast myślę, że to jest pewna taka tylko baza, jakieś tło, które przewija się, bo faktycznie w Globalnych zadymach jest więcej poruszanych takich spraw społecznych, można powiedzieć, nawiązania do historii. Teraz troszeczkę od tego w tomiku później wydanym, rok później wydanym, odeszłam, ale faktycznie ma to duży wpływ ze względu na to, że historia jest moją dużą pasją. I chciałam to jakoś ze sobą połączyć, ponieważ uważam, że historia bez literatury, ale też literatura bez historii, może nawet bardziej, nie jest czytelna. Bo jeżeli nie poznamy, prosty przykład, taki najprostszy, historii XIX wieku w Polsce i na świecie, to nie zrozumiemy, co miał na myśli Mickiewicz i Słowacki. Oczywiście możemy wchodzić w warstwę kompozycyjną, wchodzić w warstwę artystyczną, ale tak naprawdę to powstało z inspiracji takiej sytuacji, jaka w danym czasie i przestrzeni była. I w związku z tym, czy mamy wpływ na historię? Myślę, że tak, mamy wpływ sami na historię. Też swoją twórczością sami, tak? Ale niestety nie wykorzystujemy tych szans. I tak było z wszystkimi pokoleniami. Chociaż jest taka maksyma historia magistra vita est, to tak naprawdę ludzie są tylko ludźmi i popełniają te same błędy. I znajomość historii tylko może nam ten dystans do chociażby polityki pokazać. I pokazać to, że ciągle popełniamy te same błędy i być może pisząc wiersz, który ma kanwę historyczną, czy tło historyczne, ktoś zastanowi się nad tym, co było kiedyś i dlaczego to jest analogiczne do sytuacji dzisiejszej. I może to jest taka trochę dydaktyczna misja, no ale myślę, że każdy powód jest dobry, żeby zająć się poezją. Niekoniecznie własna osoba i własne osobiste przeżycia. A jeszcze zostając przy tym arkuszu poetyckim, bardzo zainteresowały mnie ilustracje do tego arkusza. Są to wyklejanki z gazet autorstwa Ewy Sonnenberg. I bardzo to wszystko mi koresponduje ze sobą. W tych wyklejankach jest właśnie taka jakaś zadyma i to wszystko się tak bardzo dobrze koresponduje z twoimi tekstami. I też, tak jak wcześniej wspomniałaś, ty w swojej poezji obserwujesz, jesteś bardzo uważnym obserwatorem, ale nie jesteś w tym wszystkim mentorem, nie zostawiasz pole do namysłu, nie jest to twoja jakaś funkcja dydaktyczna z twojej strony. I zastanawiam się, czy właśnie tego szukasz też w literaturze, czy taka ma być funkcja literatury, twoim zdaniem? Myślę, że przynajmniej tak jak ja to sobie wyobrażam, nie jestem polonistą, więc czytam poezję trochę inaczej niż polonista.
praktycznie nie zwracam uwagi na konstrukcję, zwracam uwagę na treść. I tu jest właśnie pies pogrzebany, że interesuje mnie treść, czyli interesuje mnie taki wiersz, w którym jest zawarte coś. Bo chociażby, powiedzmy, taka wieloznaczność. Jeżeli mamy niebo, niebo może być piękne chmurki, niebo może być rajem, niebo może być miejscem aniołów, ale niebo może być też kosmosem, miejscem zagrożenia. I lubię takie wiersze, które są proste w treści, ale zarazem pod tą prostotą zachowują pewną wieloznaczność, która powoduje, że zaczynamy myśleć. Mhm. I sama chciałabym też, żeby moja twórczość, moje wiersze były w ten sposób odbierane, mhm. że właśnie, są proste, ale gdzieś tam mają tą taką warstwę, która czytelnikowi daje jakieś pole do popisu. I a propos tego, co mówisz, Marto, ja sobie przygotowałam tutaj jeden z twoich tekstów, który jest dla mnie bardzo ważnym tekstem i bardzo duże wrażenie na mnie zrobił. Pozwolisz, że go tutaj przytoczę. Ludzie gadają, że nocą zawsze jakieś złe wychodzi z lasu, a w powietrzu nosi się zapach miejscowych duchów. Stara ikona sama już nie pamięta, ile liczy wiosen lub jesieni. Cała teologia Bizancjum sprowadza się do wiejskiej chałupy, gdzie nabożnie czczona mateczka, nie ręką ludzką malowana, kładzie do snu swoje śmiertelne dzieci. I jest tu taka jakaś pradawność i taka metafizyka, którą ja bardzo w poezji cenię. I jakby ten wiersz powiedział, dzięki temu wierszowi odkryłam to, co ja cenię, ale chciałam zapytać, kogo ty, Marto, czytasz? Kto jest dla ciebie inspiracją, a jeśli inspiracja to za duże słowo, to kto jest dla ciebie ważny po prostu w literaturze i od kogo zaczynało się? To znaczy tak, ja czytam poezję, tak jak wspomniałam, po prostu czytam teksty, nie analizuję tych tekstów, być może to jest złe, ale tak to widzę, jakoś nie zapamiętuję bardzo, natomiast oczywiście, już mówię. Na pewno Zbigniew Herbert, tu nie będę oryginalna, zwłaszcza jego wiersz 17 września. Tam, gdzie mamy, nie zacytuję dosłownie, ale to Państwo doskonale wiecie, że na jeźdźcy zawsze kawałek ziemi pod gruszą Polska użyczy. To jest właśnie taka prosta sprawa, ale ile w tym się kryje? Ile w tym się kryje prawdy? Czytam też, może inaczej powiem w ten sposób, że te wiersze, które na mnie zrobiły jakieś wrażenie. Ewa Lipska, wiersz My. To jest też bardzo, bardzo ładnie pokazane to pokolenie powojenne, które gdzieś tam urodziło się w czasach, kiedy ojcowie walczyli, a oni już się zastanawiają nad meblami i po prostu tego typu sprawami. To jest też jakaś taka forma pewnego przemijania. Chociażby z autopsji wiem, że gdzieś tam powiedzmy pokolenie urodzone w 89 roku inaczej zupełnie myśli, niż powiedzmy my, którzy to jeszcze jako nastolatkowie pamiętamy. Może to nie jest dobre porównanie, ale jest to jakaś tam analogia też w tym. Lubię też poezję Tadeusza Gajcego. To jest taka, ona nawet nie jest powstańczą poezją, ona jest po prostu poezją metafizyczną. Człowieka, który jest zagubiony w całej tej okupacyjnej, brutalnej rzeczywistości, a sam jest, można powiedzieć, no delikatny, chociaż też nie tak do końca, bo zginął w powstaniu. Też Rafał Wojaczek. Oczywiście no Wojaczek to jest całkiem już inna poetyka, ale jego pewne spostrzeżenia, chociażby Matka Boska Bufetowa. Jest to forma bluźnierstwa, ale z drugiej strony takiego bluźnierstwa, które zastanawia nas, dlaczego on tak napisał. Czy aby na pewno nie dzieje się tak gdzieś tam w jakiejś tej płytkiej warstwie religijnej, że tak naprawdę nie do końca to rozumiemy, wszystko w co wierzymy. Taką poetką współcześnie żyjącą, którą, bo nie chciałam tak wymienić, znaczy no Ewa Lipska jest żyjącą oczywiście poetką, ale z takich mniej znanych, to Salomea Kapuścińska. Salomea Kapuścińska, która ona pochodzi z Wrocławia,
I ja byłam na, to się przyznam, nawet nie czytałam, tylko byłam na spotkaniu Salomeje Kapuścińskiej, dokładnie to były wiersze Salomeje Kapuścińskiej. I też tam motywy religijne były poruszane, ale w tak totalny sposób. To piszę z takim, można powiedzieć, szaleństwem w piórze, mm-hmm. ale to jest wszystko takie artystyczne, mm-hmm. takie bardzo artystyczne i ja nigdy do czegoś takiego nie dojdę, mm-hmm. ale zarazem jest to zrozumiałe. To nie jest zbieranina efektownych słów, tylko to jest, są całe obrazy takiej apokalipsy niemalże, jak ona to w tych swoich wierszach. I jeszcze taką wisienką na torcie, którą zawsze powtarzam, to jest wiersz Coca-Cola Adama Warzyka, który został napisany w takich czasach, mm-hmm. został napisany w takim, że tak powiem, paskudnym celu, ale po tych 40 paru latach jednak widzimy, że coś w tym jest. Ale to musieliśmy się jakoś, nie wiem, czy my dojrzeć do tego wiersza, czy ten wiersz przez przypadek dojrzał do czasów dzisiejszych. W 2010 roku przyszedł czas na twój tom Transmisję na żywo. I lektura tego tomu przyniosła takie spostrzeżenia, że konsekwentnie idziesz drogą, którą czytelnicy poznali w twoim arkuszu poetyckim. Jest tu bardzo dużo religii, jest tu metafizyka, jest tu ta obserwacja, o której wspomniałam. I to był 2010 rok, minęły dwa lata i powiedz Marto, czy to był czas jakiejś twórczej twojej pracy, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać czegoś nowego? To był czas pracy twórczej tak na pół gwizdka, ze względu na to, że jestem mamą młodą. Mhm, i chyba też to zaważyło. I to też zależy o tym, że jest mniej czasu, ale to nie znaczy, że jest mniej pomysłów. Mam już napisane kilkanaście wierszy, które mogłabym umieścić w jakimś tomiku, który planuję wydać. Jeśli dobrze pójdzie, to w 2013, tylko też mam takie spostrzeżenie, że chciałabym troszkę zmienić styl, mhm. ponieważ robiąc kilka spotkań z publicznością autorskimi, kilka osób, takich chociażby jak Józef Baran czy Bogusław Żurakowski, zwróciło mi uwagę, że są to wiersze, nawet Wojciech Ligenza, który jest krytykiem, mm-hmm. jest znany, wiersze, jak to oni ujęli, takie wierszowane felietony. I że to jest coś na pewno innego, ale tu doszło do jakiegoś sporu, czy poezją to jest, czy poezją to nie jest. To już spór, myślę, akademicki, bo mm-hmm. to jednak każdy odbiera po w swoim sumieniu i w swoim sposobie pojmowania, ale chciałabym spróbować jednak rozwinąć bardziej kwestię metafor, no i zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie, żeby to nie było powielenie znowu tych samych tematów w ten sam sposób. Tematy podejrzewam, że będą podobne, gdyż ten motyw przemijania, motyw tak, vanitasu. Miłości śmierci. Motyw vanitasu, tak. To jest u mnie obecny w głowie i jakoś nie mogę się od tego uwolnić. Ale chciałabym to jeszcze jakoś pokazać bardziej artystycznie. No może się uda. Mm-hmm. A wspomniałaś tutaj właśnie, że te twoje wiersze porównywali do jakiegoś rodzaju tam felietonu i może coś w tym jest, ponieważ oprócz tego, że jesteś poetką, zajmujesz się też dziennikarstwem i może to jakoś się przenika. I też jestem ciekawa, jak to dziennikarstwo, czy ono w jakiś sposób nie eksploatuje twoich sił twórczych, jak ty to odbierasz? Powiem tak, ja myślę, że to są rzeczy ze sobą powiązane, ponieważ w formie publicystycznej można opisać coś, rozwijając treść. Można opisać tak, jak się to widzi. Tak, jakie chce się wnioski przekazać, jakie porównania.
Natomiast wiersz to jest taka ulotna migawka, taki obrazek, czyli to wszystko, co chcę przekazać, powiedzmy, pisząc jakąś większą formę, w wierszu trzeba zrobić w paru słowach. Jakieś po prostu wrażenie, które narodziło się spoglądając na coś, bądź myśląc o czymś. Mhm, czyli to uczy dyscypliny. Czyli to można powiedzieć, że jest to pewne uzupełnienie. Bo powiedzmy, mogę pisać o ikonach. Właśnie taki wiersz, gdzie jest pokazana krótka droga, czyli cała teologia Bizancjum w wiejskiej chałupie, czyli cała historia, tak. Prawda? Prawosławia niemalże, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że ludzie czczą w taki, można powiedzieć, archaiczny sposób jeszcze, taki nawet apostolski, ikony i wyznają tą wiarę, która gdzieś tam całkiem osobno sobie funkcjonowała niż ta rzymskokatolicka. Ale z drugiej strony można to opisać właśnie na zasadzie takiego, czym była ikona, czym jest dla mnie ikona, jakie były losy historyczne, jakie były losy kulturalne. No i to tak myślę, że o to chodzi, że jakieś taką formę przekazania bardziej takiego metafizycznego, to jednak w wierszu, a formę takiego bardziej przekazania realnego, co sobie tam w głowie myślę, to w formach publicystycznych. Mm. I to się tak nasuwa na siebie. Mm-hmm. A gdzie, Marto, można poczytać twoje właśnie takie publicystyczne rzeczy? Ja jestem dziennikarzem obywatelskim, czyli publikuję w internecie na stronach Interi 360, na stronach Wiadomości 24, Stacji Kultura, Via Poland i jeszcze kilku innych portali. Współpracujesz też? I współpracuję też z Fragile. Na stronie Fragile'a jest kilka praktycznie w każdym numerze jakiś tam felieton internetowy jest umieszczony zgodnie z tematyką, jaką przyjęła redakcja, a w ostatnim numerze odważyłam się puścić też do wersji drukowanej taką informację. A jakżeby inaczej, o bombie atomowej. No tak, o tym przede wszystkim piszą poeci. Marto, jeszcze powiedziałaś o tym swoim dziennikarstwie obywatelskim, ale też działasz obywatelsko na takim innej płaszczyźnie, to znaczy też organizujesz spotkania z poetami. I chciałam cię zapytać, na jakiej zasadzie działają te spotkania, kogo zapraszacie, czym się kierujecie i jakie jest przesłanie tego? Cykl nazywa się Artystyczne Zderzenia. Odbyły się już trzy spotkania od października 2010 roku. Od października 2011 roku. Ostatnie miało miejsce w marcu 2012 roku. I pomysł zrodził się mnie, Ewie, w takim poczuciu, że jest dużo poetów, którzy tworzą w internecie. Są to portale ogólnopolskie i można spróbować tych poetów sprowadzić do Krakowa, wyciągnąć za komputera i pokazać ich też szerszej publiczności właśnie w Krakowie, ponieważ to są głównie poeci byli z Kalisza, z Chrzanowa, z Warszawy, z Konina, z Poznania. Ostatnio byli z Gdańska i ze Szczecina, ale oprócz poetów też chcemy pokazać ludzi, którzy działają w internecie na innych polach, chociażby są to rysownicy i ostatnio grafik, żeby jakoś ze sobą też zderzyć poezję z inną sztuką. I tu przede wszystkim chodzi o to, żeby się spotkać realnie i zawiązać jakąś więź taką bardziej pozanikową, bo jednak wiadomo, że to jest, można w internecie jak najbardziej utrzymywać kontakty towarzyskie, ale zawsze jest taka ściana, ta bariera. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się spotyka ze sobą i pokazuje swoją twórczość, to wtedy już troszkę to się taka tworzy grupa, taka prawdziwa grupa poetycka.
I jeszcze takim celem, który ja osobiście chciałam przemycić, to była forma trochę zmiany spotkania, z takiego, powiedzmy, czytania wierszy i pytań o wiersze, tylko bardziej pytania, żeby nie tyle przez wiersze dotrzeć do autora, co przez autora dotrzeć do wierszy. Czyli powiedzmy, gdy czytam czyjś tomik, no nasuwają się mi różne pytania. O inspirację również, ale chcę zadać to w sposób taki troszkę bardziej, żeby go pomęczyć. Mhm. Żeby powiedział coś więcej, może nie tylko o tym, co on myśli, tylko o tym, co on myśli o czymś jeszcze. Mhm. Bo w każdym wierszu jest zawarta nasza myśl. To, co my uważamy, tak jak my świat postrzegamy. Niech on to jakoś tak kawę na ławę wyciągnie. Mhm. I zrobić z tego trochę taką formę, jak ja to mówię, talk show. Mhm. No tak to wygląda. Ja byłam na dwóch spotkaniach i jest to... Tak, żeby tak troszkę zrobić, ponieważ moim zdaniem, tak z mojej obserwacji, całkiem osobistej, portale poetyckie pełnią też rolę takich talent show. Oczywiście tutaj się z tym zgadzają, niektórzy się nie zgadzają, ale myślę, że każdy z nas może tam się pokazać, oceniać, zostać wyłonionym jako, powiedzmy, taka gwiazda z castingu. Albo skrytykowanym. Albo skrytykowanym, ale może też stać się właśnie jakimś takim, taką publicznością, która gdzieś tymi SMS-ami, czyli swoimi głosami wybiera albo kogoś odrzuca. I owszem, no, jakaś ideologia jest z tego być może inna, bo nie powstają gwiazdy z portali poetyckich, o których słyszymy, czytamy i tak to wygląda. Ale myślę, że w jakiejś tam mentalnej warstwie spełnia to taką rolę i dobrze. Mhm. Marta, czego ci życzyć? Przede wszystkim myślę, że życzyć mi tego, żebym pozostała sobą. Ja wiem, że to jest takie oczywiste i wszyscy tak uważają, ale jest to bardzo ważna rzecz, żeby pozostać sobą w swojej twórczości, żeby jednak nie ulegać jakimś presjom, ponieważ każdy nas widzi w inny sposób, poprzez własną twórczość czy poprzez własną osobę, a my powinniśmy pozostawać tacy, jacy jesteśmy. Oczywiście to nie wyklucza pracy nad sobą, więc chciałabym, żeby życzyć mi takiego właśnie zdrowego rozsądku. Tego ci, Marto, życzymy. Bardzo serdecznie dziękujemy za... Dziękuję również. Dziękuję Państwu.